Przemysław Frąckowiak daleko, mocno do przodu jest Michał Pajdur. Walka przy linii bocznej, Gołębiewski ruszył dynamicznie do piłki. Wybija Wolarek. Wraca piłka pod pole karne Stilonu, Michał Pajdur. Michał Pajdur na 16 metr, Tomasiewicz dystansu i gol! Kapitalne uderzenie z dalszej odległości, Grzegorz Tomasiewicz 1-0 dla Pogoni Siedlce. Sierblewski. Konrad Wrzesiński, dobre to dośrodkowanie. Głową zawodnik Stilonu, jeszcze trwa oblężenie bramki Stilonu, uderzenie, dobitka, gol! Damian Sierblewski 2-0. 61. minuta, skuteczna ta dobitka Damiana Sierblewskiego. No i przypieczętował swoją dobrą postawę w tym spotkaniu, zdobytą bramką 32-letni Damian Sierblewski. Kaczmarczyk, zablokowane to podanie. I szansa dla Pogoni. Muszą wracać do defensywy gracze Stilonu. 3-3. Uwaga, będzie okazja. Demianiuk jeszcze na wino rywala. Jest trzeci gol w tym spotkaniu. 81. minuta. No i to jest cios, po którym już Stilon się nie podniesie. 81. minuta spotkania. Cezary Demianiuk, 3-0 dla Pogoni Siedlce. Tutaj nikt i nic już nie odbierze zwycięstwa i awansu do kolejnej rundy Pucharu Tysiąca Drużyn zespołowi Pogoni Siedlce.